Nie wiemy, jak mamy rozmawiać z żałobnikami. W ich obecności nabieramy wody w usta. Do tematu śmierci podchodzimy jak pies do jeża, chcemy wręcz od niego uciec. Niektórzy twierdzą, że wystarczy obecność, że kiedy już obok nich jesteśmy, to jest to dla nich ogromna pomoc. Racja, ale zostawienie ich z własnymi myślami nie daje im pokrzepienia. Życie duchowe wielu pokoleń chrześcijan potwierdza, że wypowiedzenie naszego cierpienia, trudności na zewnątrz odbiera jej moc. I między innymi na tym polega praca terapeuty, kierownika duchowego albo po prostu wiernego przyjaciela. Tylko problem w tym, że często osoby, które są w żołobie, nie chcą się tym dzielić. I kiedy słyszą pytanie: "No wiesz, może chciałbyś porozmawiać o tym?" To wtedy uciekają, dlatego że nie chcą rozdrapywać na nowo swoich ran. Ale mimo wszystko powinniśmy do tego doprowadzić, ponieważ jeśli nie wypowiemy tego na zewnątrz, to negatywne myśli mogą nas zepchnąć do narożnika i znokautować naszą nadzieję. Dlatego my, którzy chcemy zmniejszyć napięcie, które wynikło z powodu śmierci, musimy wykształcić w sobie dobre wyczucie, kiedy, jakie i jak zadać pytania. Kiedy? Oczywiście, wtedy, kiedy ta osoba chce na nie odpowiedzieć. I może w tym pomóc stworzenie dobrego klimatu. Następne, co możemy zrobić, to ustalić, że jeśli tamta osoba jest już w innym wymiarze, to pomyślmy, jak on będzie wyglądał. I tutaj jest wielkie pole do popisu, bo możemy porozmawiać z osobą w żałobie, jak wymarzyłaby sobie niebo dla swojej osoby bliskiej. I oczywiście, jeśli tamtej osoby nie znaliśmy, to możemy dopytać, jakie były jej preferencje, co lubiła, jak się ubierała, i tutaj powymyślać, jakby to niebo było zaprojektowane. Na początku mogłoby być to czytane jako jakaś dziwna konfabulacja, że sobie zmyślamy, jak to będzie po tamtej stronie. Nie dajmy się zbić z pantałyku. Powiedzmy, że naszym zadaniem jest życzyć, aby tamtej osobie było bardzo dobrze w niebie. I to uspokaja i wlewa nadzieję w serce. Kolejnym pomysłem na ważny wątek w rozmowie z osobą w żołobie jest temat nieśmiertelności pamięci o naszych zmarłych. Co przez to rozumiem? Nic innego jak zrobienie czegoś, co pozwoli mieć świadomość o jego obecności, nie tylko w sensie religijnym, ale również materialnym. I może to być zrobienie jakiejś grafiki, która będzie nam przypominać o tym zmarłym. Może to być napisanie jakiejś książki, serii artykułów, albo systematyczne zaangażowanie się w dzieło jakiejś fundacji. Pomysłów jest bardzo wiele. Ważne, żeby przekuć tę energię smutku w coś pozytywnego, aby nie zamykać się, tylko raczej uczynić coś, Dobrego ze względu na tego zmarłego, i wtedy to stanie się jego pomnikiem. Znam małżeństwo, które po śmierci swojego małego synka założyło na jego cześć przedszkola, i nazwali też je jego imieniem. Znajduje się ono w mojej rodzinnej miejscowości. I z racji na to, że końcówka jego życia była bardzo trudna i wymagała wielu działań, spotkań z rehabilitantami, basenu, a nie było tego na miejscu, postanowili zrobić przedszkole, które ułatwi innym dzieciom dostęp do tych rzeczy. Jak Zobaczmy, jakie to jest piękne, że ze względu na osobę zmarłą można uczynić tak wielkie dobro. Naprawdę o tym wszystkim warto rozmawiać z osobami, które przeżywają żałobę. Zawsze jestem zbudowany, kiedy słyszę, że ktoś pokonuje swoje słabości albo chce uczynić coś wartościowego, ponieważ dziadek tak robił. Albo mama kochała dzieci, więc teraz będzie systematycznie odwiedzać dom dziecka. Także zamiast pustego gadania, starajmy się przekazać pałeczkę, uczyńmy swego typu sztafetę dobra. Kontynuujmy to, co było dobre w życiu naszego zmarłego. Amen.